są grupy wiekowe, które radzą sobie z językami lepiej, to są młodsi ludzie i są takie, które ze względu na te luki w edukacji muszą to nadrobić. Natomiast nasze badanie, szósta edycja badania EPI, English Proficiency Index, które Education First przeprowadziło w tym roku, pokazuje, że z Polakami wcale nie jest tak źle, dlatego że znaleźliśmy się na 10. pozycji, powyżej takich krajów jak Francja czy Włochy. Nad nami oczywiście wszystkie kraje skandynawskie, Holandia, Niemcy, czyli te kraje, których system edukacji cały jest nastawiony na naukę języków, gdzie właściwie jako narody oni są wszyscy dwujęzyczni, więc nie jest źle, aczkolwiek cały czas jest jeszcze dużo do zrobienia, bo część osób mówi po angielsku, ale jest to język bardziej komunikacyjny, do komunikacji na co dzień, raczej niż akademicki czy na poziomie biznesowym, więc nad tym na pewno należałoby popracować. Biegła znajomość języka obcego w tej chwili jest takim stałym punktem w naszym CV. I angielski jest tutaj pozycją pierwszą i obowiązkową. Dobra znajomość tego języka gwarantuje nam dużo lepszą pracę, lepsze zarobki. Natomiast nie gwarantuje zatrudnienia od zaraz, dlatego że osób, które mówią po angielsku, jest w tej chwili dużo. Musimy się czymś wyróżnić. I czy może to być znajomość drugiego języka spośród języków popularnych, typu niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, ale jeszcze myślę lepszą pozycją w naszym CV będzie język, który z języków egzotycznych, które są teraz tak pożądane, typu chiński, japoński, arabski. Polacy pytają często o szwedzki, norweski, ze względu na rynek, który jest tam dla nas otwarty, rynek pracy i znajomość chociażby podstaw danego języka gwarantuje nam dużo lepszy start. Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń firmy Sedlak i Sedlak przeprowadzone w 2016 roku pokazuje, że osoby, które są zatrudnione na tym samym stanowisku, a posługują się językiem angielskim w zupełnie różnym stopniu. Jedna osoba jest bardzo zaawansowana, jeżeli chodzi o znajomość języka angielskiego, druga zna go w stopniu podstawowym. Różnica wynagrodzeń dla tych osób może wynosić nawet 1700 zł, co jest różnicą znaczną i myślę, że taka kwota też przemawia do każdego i motywuje do nauki języków obcych. Posługując się językami obcymi zyskujemy bardzo dużo, bo nasza pozycja na rynku pracy to jest jeden punkt, dla którego warto się ich uczyć, ale przede wszystkim zyskujemy bardzo dużą swobodę. Czy podróżując biznesowo, czy podróżując turystycznie z rodziną, czujemy się bardziej komfortowo, bo bez problemu poradzimy sobie w hotelu, w restauracji, poznamy nowych przyjaciół, a to jest bardzo ważne. Ważną rzeczą jest też, myślę, to gdzie uczymy się tego języka. Jeżeli mamy okazję przebywać z native speakerem, ewentualnie jeszcze lepiej uczyć się tego języka za granicą, to oprócz języka poznajemy cały kontekst kulturowy. Ten kontekst kulturowy jest bardzo ważny, jeżeli szukamy pracy w międzynarodowej firmie, bo niektóre firmy szukając pracowników zwracają na to uwagę. Czy mamy doświadczenia pracy, studiów za granicą, jakiś work and travel, czy jakiś wyjazdów na Erasmusa, po to, żeby mieć pewność, że dana osoba odnajdzie się w międzynarodowej kulturze organizacyjnej firmy. To jest bardzo ważne i na to należy zwrócić uwagę. I jest to dodatkowa, duża wartość tego, że uczymy się języka za granicą.